W ostatnim czasie coraz więcej osób poszukuje wyzwań w grach, których zapewnić mogą gry Battle Royale. Na rynku jest kilka pozycji zapewniających ciekawą zabawę, ale niewiele pozwala spędzić ten czas w sposób satysfakcjonujący i ciesząc się z tego, co robimy. Doświadczenia w Warzone Caldera, doświadczenia w Battlefieldzie są dość mocno rozczarowujące i wiele osób kieruje się w stronę Apexa. Dziś omówimy sobie podstawę Apexa, omówimy sobie pierwsze elementy, na które należy zwrócić uwagę i z czym to dokładnie się je. Zapraszam na odcinek ABC Szkolenia Apex. Don't you be afraid. Apex oferuje nam kilka trybów rozgrywki. Gry w tercetach, gry w duetach, gdzie na mapie spawnuje się po 60 graczy. Ligi rankingowe, czyli rozgrywki rangowane, gdzie zdobywamy coraz wyższe rangi, mogąc osiągnąć nawet pułap predatora. Do tego są areny, czyli walczymy 3 na 3 i również areny rankingowe, gdzie walczymy 3 na 3, ale w rankingach. Co należy wiedzieć, gdy rozpoczynamy zabawę w Apex? Warto spędzić troszeczkę czasu w menu, poświęcić czas na ustawienie, dopracowanie gry, bo w odróżnieniu od innych gier, tu chociażby dla konsol odblokowany jest opcja FOV, czyli Field of View, do wysokich poziomów, co zdecydowanie zwiększa nasze szanse w rozgrywce. Rozpoczynając swoją przygodę, otrzymujemy 6 podstawowych postaci: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith i Bangalore. Są to postacie, które dostaje każdy gracz od razu na samym początku. Postacie te nazywamy legendami. Każda legenda posiada swoje własne umiejętności, swój własny styl gry, pozwala na czerpać radość z każdej rozrywki w zupełnie inny sposób. Nie dajcie sobie wmówić, że są lepsze czy gorsze postaci. Nie. Są postaci, które nam bardziej lub mniej pasują, ale wygrywać można spokojnie każdą jedną legendą. Każda z postaci ma swoje umiejętności. Są to pasywne, zdolności pasywne, zdolności taktyczne i zdolności specjalne, uruchamiane innymi klawiszami. Zdolność pasywna aktywna jest zawsze, cały czas. Zdolności taktyczne i zdolności specjalne są to zdolności odblokowujące się, co jakiś czas ładujące, dostępne w pewnych odstępach czasu. Każda z postaci ma inne te zdolności, ale wszystkie są wspaniałe. Wszystkie pozwalają ułatwić zwycięstwo, osiągnięcie tego najwyższego pułapu, jakim jest zostanie czempionem Apex, czyli wygranie poszczególnej gry. Jedną z najciekawszych rzeczy, która oferowana jest w Apex, jest możliwość spędzenia czasu na strzelnicy. Strzelnica jest to miejsce, w którym możemy trenować, w którym możemy ćwiczyć, w którym możemy zapoznawać się z bronią, z movementem, osiągać pewien sposób przyzwyczajenia do odrzutu, do kontrolowania broni, a także posługiwania się swoimi umiejętnościami. Zapraszam teraz wszystkich na strzelnicę, tam sobie omówimy sprzęt, omówimy sobie delikatnie broń i przyjrzymy się movementowi oraz fizyce w grze. Jesteśmy na strzelnicy. Spawnujemy się zawsze w korytarzu prowadzącym do strzelnicy. Jest to całkiem spory teren, wyposażony w dużo celów, dużo linek przejazdowych. Generalnie ta lokacja pozwala nam zapoznać się z każdym rodzajem terenu i z każdym rodzajem przeszkód, które jesteśmy w stanie znaleźć w rozrywce. Ma
mamy tu cele statyczne, tak zwane tarcze wybuchowe. Mamy tutaj... które symulują nam przeciwników w grze. Mamy tarcze, dzięki którym możemy ćwiczyć, jak widzicie, oddawanie strzałów na odległość do celów ruchomych. Mamy również bardzo dalekie tarcze, tak, gdzie możemy ćwiczyć strzelanie z broni snajperskiej, z broni wyborowej. Linki, które widzicie rozwieszone tutaj pomiędzy postumentami, pomiędzy wieżami, to są tyrolki, po których również możemy się poruszać. Są linki wjazdowe, które umożliwiają nam wspinanie się, dostawanie do pewnych niedostępnych miejsc. Poruszanie się po linkach, po tyrolkach jest jednym z podstawowych elementów movementu, który musicie opanować. Tu od razu jedna rada i jedna podpowiedź dla Was. Otóż jadąc na takiej tyrolce, możecie odwrócić się w kierunku, z którego przyjechaliście, podskoczyć i ponownie złapać linkę. Pozwoli Wam to wrócić z kierunku, z którego przyjechaliście. Jednym z ciekawszych elementów, który oferuje nam Apex, jest brak damage'u od upadku. Możecie spaść z dowolnej wysokości, z dowolnej skarpy, z dowolnej skały, z dowolnej góry czy drzewa. Nie odniesiecie ran. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów broni. Każda broń, każdy rodzaj broni charakteryzuje się oddzielnym rodzajem amunicji. Mamy broń snajperską, broń lekką, broń ciężką, broń energetyczną oraz strzelby. Spawnując się w grze, nie mamy przy sobie żadnej broni. Możemy jedynie zadawać obrażenia poprzez atak wręcz. Tylko i wyłącznie atak wręcz. Każda broń, którą podnosimy, jest bez żadnych dodatków. Nie posiada elementów, które wzmacniają jej działanie, powodują, że broń staje się precyzyjniejsza lub ułatwiają nam rozgrywkę. Dodatki do broni zawsze są dostępne w trzech różnych kolorach, które wskazują na to, jaki jest level danego dodatku i na jakie gratyfikacje możemy liczyć. Kolor biały, niewielka redukcja odrzutu w przypadku stabilizatora lufy. Kolor niebieski, średnia redukcja odrzutu. Kolor fioletowy, jest to duża redukcja odrzutu. Jasno wskazuje nam to, jak wygląda hierarchia wszystkich rzeczy, które jesteśmy w stanie podnieść. Niektóre elementy są również koloru złotego. Jeżeli mamy założony dodatek koloru fioletowego, gra sama z siebie nie pozwoli nam podnieść dodatku koloru niebieskiego. Jeżeli się uprzemy, oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić, wyrzucić ten dodatek i podnieść niebieski. Tylko po co? Po co obniżać? Po co obniżać osiągi naszej broni, kiedy możemy mieć rzecz lepszą, kiedy możemy mieć lepszy stabilizator, lepszą kolbę, lepszy celownik. Celowniki to osobna sprawa. Pozostawiam każdemu do decyzji, z jakim celownikiem czuje się najlepiej. Przy broni snajperskiej, broni wyborowej, dostępne mamy celowniki o bardzo dużym powiększeniu. Nie każdemu one leżą. Nie każdy jest w stanie odnaleźć się z takim celownikiem. Nie każdy sobie z tym radzi tak, jakby chciał. Zwróćcie uwagę, proszę,
prawym dolnym rogu widzicie, że mam obecnie karabinek R301 i karabin Longbow. Jak widzicie, naciskając, zmienia się rodzaj amunicji, prawy dolny róg, rodzaj amunicji, którą ta broń się posługuje. Magazynki mają swoją określoną pojemność. Im lepszy magazynek, tym większa pojemność magazynka. Złote magazynki automatycznie przeładowują schowaną broń. Jest bardzo przyjemna, bardzo fajna opcja, z której warto korzystać. Dostępne mamy również trzy rodzaje granatów. Granaty termitowe, granat odłamkowy, gwiazdę energetyczną. Rzucam granat termitowy. Posłucham gwiazdę energetyczną. Posłucham granat odłamkowy. Teraz. Osłona leżącego. Jest to ochrona powolonego gracza przed obrażeniami dodatkowymi. Kiedy w grze, grając w zespole trzyosobowym, zostaniemy przez wroga pokonani, nie giniemy od razu. Zostajemy powaleni, możemy się przemieszczać na klęczkach, nie możemy strzelać, nie możemy pomagać swoim graczom w sposób czynny, możemy tylko biernie obserwować grę, ewentualnie wskazywać, informować graczy poprzez oznaczanie pewnych sytuacji, pewnych zdarzeń, które mają miejsce. Tak samo jak z dodatkami do broni, również dodatki naszego ekwipunku wyposażone są w oznaczenia kolorystyczne. Biały podstawowy, niebieski, jest to poziom średni, fioletowy poziom wysoki, no i złote elementy to jest poziom najwyższy. Nasz ekwipunek podstawowy mieści 10 slotów, w których możemy przetrzymywać amunicję, apteczki, baterie osłony, czy dodatkowe wyposażenie, takim jakim są rzućki, czyli granaty. Im lepszy podniesiemy plecak, tym dochodzą nam dodatkowe sloty. Widzicie? Już z 10 zrobiło się 14. Dzięki plecakowi w kolorze fioletowym dostępne mamy wszystkie sloty, jakie są dostępne i możliwe. Plecak koloru złotego daje dodatkowy bonus, czyli opatrujemy sojuszników, odradzając im częściowo życie i tarczę. To samo jest z hełmami. Hełm złoty również najlepszy, bardzo unikatowy. Skraca czas dodatkowo odnowienia zdolności taktycznej i specjalnej. Zbroje, czyli nasze pancerze, które mamy dostępne w grze. Również mamy kilka kolorów. Tu akurat jest bardzo ciekawa opcja. Założymy sobie pierwszy podstawowy, czyli szarą zbroję. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu nad moim paskiem zdrowia dołączono dwa paski pancerza. Ale wyżej widzicie napis do Evol 150. Co to oznacza? Wszystkie te pancerze, które posiadają taką aurę nad zbroją, to są pancerze ewoluujące. One się rozwijają wraz z tym, jaką ilość obrażeń zadajemy przeciwnikowi. Co to znaczy? To znaczy, że pancerz koloru białego zmieni się w pancerz koloru niebieskiego sam z siebie w momencie, gdy zadam 150 punktów obrażeń. Widzicie? Zmienił się kolor mojego pancerza. Z białego zrobił się niebieski. Do tego mam dostępny jeden slot dodatkowy, czyli mam lepszy pancerz poziomu trzeciego. Następnie pancerz koloru niebieskiego, czyli poziomu drugiego, może zmienić się w pancerz koloru fioletowego, czyli będę miał jeszcze lepszą ochronę, jeszcze więcej dostępnych punktów życia, ale muszę zadać 250 punktów obrażeń. Ostatnim pancerzem jest pancerz koloru fioletowego. Jeżeli zadam 750 punktów obrażeń, mając na sobie pancerz koloru fioletowego, zmieni się on w pancerz koloru czerwonego i jest to najwyższy możliwy osiągalny poziom.
Omówimy sobie teraz nasze dodatkowe elementy wyposażenia. Co to jest ogniwo osłony? Jest to ogniwo przywracające 25 punktów osłony, a 25 punktów osłony to jest w moim wypadku ten jeden brakujący mi pasek mojego pancerza, który ewoluował z białego do niebieskiego poziomu. Muszę podładować osłony. Czyli ogniwo osłony odradza tylko jeden pasek naszego pancerza. Bateria osłony odradza nam całą zniszczoną osłonę, niezależnie od tego, ile pasków będzie wyczerpanych. Strzykawka. Mała apteczka. Przywraca 25 punktów zdrowia. Duża apteczka, czerwona, odradza 100% punktów zdrowia. Zestaw Feniksa odradza w pełni zarówno osłonę, jak i punkty zdrowia. Specjalny akcelerator. Jest to akcelerator, który pozwala nam odnowić naszą zdolność główną. Tak jak wspomnieliśmy, każda postać ma swoje zdolności, swoje umiejętności. Natomiast zdolność główna może być przyspieszona przez użycie akceleratora. Zdolność specjalna o 35% zostaje przyspieszona. Kochani, warto spędzać jak najwięcej czasu na strzelnicy. Uczyć się broni. Uczyć się tego, w jaką stronę, w którą stronę broń odbija. Jak strzelać. Tak? Ile czasu zajmuje przeładowanie? Ćwiczyć ruch. Bardzo ważny jest movement. Co do samego ruchu, Apex jako gra Battle Royale bardzo nie lubi stania w miejscu. Najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest stać i wybierać rzeczy bez ruchu. Zawsze należy się ruszać, przemieszczać, patrzeć gdzie co leży, ale jednak przemieszczać. Nie ułatwiajcie. Strzelacie, również powinien być ruch. Bardzo ważny w grze jest sposób przemieszczania się. Bardzo dobrą metodą jest używanie wślizgu, a później skoku. Przyspiesza to nasz ruch, ale jednocześnie też powoduje, że stajemy się celem dużo trudniejszym do trafienia. W czasie prowadzenia ognia, czyli strzelania do celu, również nie stoimy w miejscu. Przemieszczamy. Spędzajcie dużo czasu na strzelnicy. Bawcie, uczcie się, poznawajcie sprzęt, wyposażenie, możliwość poruszania się, prowadzenia ognia do celu. Poznawajcie celowniki. Zobaczcie, jak się strzela z bliska, z czego dobrze strzela się z dużej odległości. Jaki celownik najlepiej leży na broni, którą wybraliście? Przejdziemy teraz na drugą część strzelnicy, gdzie opowiem wam o innych możliwościach, które daje to miejsce. No to jesteśmy. Bardzo fajną featurem, który daje nam strzelnica, jest możliwość włączenia obrażeń zadawanych sojusznikom. Jeżeli macie już ekipę, macie przyjaciół, z którymi gracie, wejdziecie na strzelnicę w składzie dwuosobowym, trzyosobowym,
po wyposażeniu się do poziomu, który was satysfakcjonuje, fajnie jest w ustawieniach, tu będzie dodatkowa opcja, włącz obrażenia. Co to znaczy? To znaczy, że w tym momencie oddając strzały do naszego sojusznika, zadajemy mu obrażenia i możemy go zabić. Jest to świetna opcja, jeżeli chodzi o rozgrzewkę i skrywanie przed grą. Idealnie do tego nadaje się ten teren, oddalony troszeczkę jest za poruszającymi się pierwszymi rzędami tarcz. Idealnie do tego nadaje się ten teren. Daje nam olbrzymie możliwości poruszania, ćwiczenia ruchu. Skanuję obszar. Grania w sposób najbardziej zbliżony do tego, co może nas spotkać w naszej realnej rozgrywce. Nie wchodźcie do gry z marszu, z buta. Pierwsza gra zawsze jest grą taką... W danym dniu jest grą zawsze taką najlżejszą. Dobierani są przeciwnicy w sposób taki najbardziej lekki, najbardziej przyjemny. Więc nie marnujcie tej gry na to, żeby wejść w nią w nierozgrzany, bez przećwiczenia kilku ruchów, bez rozgrzania palców, pada, myszki czy klawiatury. Zawsze należy się przed grą rozgrzać, a strzelanie z przyjacielem, z kolegą, z koleżanką, z partnerem z drużyny daje też dużą satysfakcję i dużą radę. I możecie spędzić tutaj kilka fajnych... Poćwiczcie również nasze umiejętności. Zobaczcie, no tak. Nim jesteście w stanie osiągnąć. Skończyła mi się jeszcze. Pokrótce omówiliśmy sobie wyposażenie, rodzaje broni, amunicji oraz dodatki do broni. Rozmawialiśmy o tym, jak ważny jest ruch, jak ważny jest movement, jak ważne jest przemieszczanie się i nie dawanie okazji przeciwnikowi do oddania do nas celnego strzału. Nie stójcie w miejscu. Bardzo ważną też rzeczą jest posiadanie słuchawek. Dźwięk w tej grze to około 60% sukcesu. Dzięki słuchawkom usłyszycie wroga, zanim on usłyszy was. Dzięki słuchawkom jesteście w stanie umiejscowić wroga w przestrzeni, która was otacza. Dzięki słuchawkom usłyszycie dwie strzelające się drużyny i macie możliwość włączyć się do bitwy jako trzecia drużyna, kończąc jedną i drugą i wychodząc zwycięsko z danej batalii. Ostatnim elementem jest znajomość mapy i rozeznanie w terenie. Pozycja dominująca pozwala zakończyć rozgrywkę szybciej, bezpieczniej i stabilniej. I to tyle tematem wstępu. Wszystkim serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że te kilka prostych rad, kilka prostych objaśnień pomoże wam łatwiej, płynniej i szybciej wejść w świat Apexa. Wszystkich gorąco zapraszam na mój kanał na Twitchu, gdzie praktycznie codziennie gramy z widzami, a nasza społeczność rośnie z dnia na dzień. I cóż, na koniec sympatyczny finał rozgrywki sprzed kilku godzin. Wszystkim miłego dnia i udanego weekendu. Trzymajcie się, do usłyszenia. Przywitaj się ze wszystkimi. Pakiet zdrowia tam. Dobra, biją się po lewej. Nie, tu z tyłu nie ma nikogo. Wróg w polu widzenia. Leci granat termitowy! Rzucam granat termitowy!
ściska, został tylko jeden oddział. No proszę, czempion załatwiony. Nowy lider zabójstw, ale zwycięzcą jeszcze nie jest. Cały oddział zlikwidowany. Nowy lider zabójstw, ale zwycięzcą jeszcze nie jest. Jestem pod ostrzałem. Ładuję odsłony. Róg odebrał. Przeładowuję. Róg zabity. Trzymaj. Jesteście czempionami Apex. W ogóle się nie cieszę, to norma jest dla mnie.